Przedstawiciele polityki, biznesu, nauki i mediów spotkali się w Parku Naukowo-Technologicznym Eurocentrum w Katowicach, aby podjąć dyskusję na temat dotychczasowych dokonań i przyszłości energetycznej Polski Południowej oraz całego kraju na 8. Forum Nowej Gospodarki w Parku. Tegoroczną edycję uświetniło uroczyste otwarcie niskoenergetycznej hali magazynowo-montażowej. Symbolicznego przecięcia wstęgi w towarzystwie m.in. dyrekcji parku i prezydenta Katowic dokonał sekretarz stanu Ministerstwa Gospodarki Tomasz Tomczykiewicz. Budynek ma stać się gruntem do rozwoju innowacyjnego biznesu na terenie województwa śląskiego. Bo to nie tylko sam budynek, mury i jego infrastruktura, ta właśnie proenergetyczna, z dużą oszczędnością energii, ale to również to, co tutaj się będzie działo. Przecież tutaj przyjdą firmy innowacyjne realizować swoje pomysły, realizować swoje plany produkcyjne. I właśnie na to powinniśmy stawiać, nie tylko w naszym mieście, ale i również w całym naszym regionie. To właśnie reindustrializacja górniczego regionu, efektywność wykorzystania pozyskiwania środków unijnych, niska emisja i ubóstwo energetyczne były głównymi tematami prelekcji. Zaproszeni eksperci byli zgodni co do tego, że Śląsk nie ma powodów do obaw, bo przyszłość województwa rysuje się bardzo korzystnie. Przede wszystkim musimy przekonać, że w tym, że będziemy rozwijać nowe technologie, jest szansa, a nie ryzyko. Aby zadanie stało się łatwiejsze, należy jednak podjąć szereg działań. Przede wszystkim działania skorelowane i systemowe. Efektywność energetyczna zarówno w produkcji energii i to mówię tu o tych małych źródłach, nie o dużej energetyce, bo to jest jakby inna bajka, ale połączona z efektywnością energetyczną u odbiorcy, czyli efektywne wykorzystanie energii, unikanie strat, zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, także z udziałem odnawialnych źródeł energii. Na forum podsumowano 25 lat samorządności śląskich miast i wymieniano najistotniejsze punkty w proekologicznej polityce województwa. Duży nacisk położono na edukację ekologiczną mieszkańców. Myślę, że jest duży postęp, to po pierwsze, a po drugie to pozwala na zmianę myślenia. A to jest przecież najważniejsze, to jest o tej edukacji, o którym żeśmy troszeczkę powiedzieli. Zmiana myślenia, czyli i pójście takie bardziej swobodne, bardziej odważne w nowość. To właśnie z myślą o edukacji na nowo powstałych budynkach w Parku Naukowo-Technologicznym uruchomiona zostanie badawcza instalacja fotowoltaiczna. Na budynku numer 10 będzie zamontowane około 200 kW mocy energii, którą będą panele przetwarzać z promieniowania słonecznego. Na budynku numer 11 będzie to około 90 kW. Część modułów będzie miała taki tradycyjny charakter, czyli tak zwane moduły ramkowe. Część będzie w technologii szkło-szkło. Części modułów zainstalujemy również czujniki temperatury. One będą specjalnie produkowane na nasze potrzeby i czujnik temperatury nie będzie mierzył temperatury, nie wiem, ramki, szyby, ale płytki krzemowej, czyli to, co istotne jest w transformacji energii promieniowania słonecznego na prąd elektryczny. To wszystko ma służyć temu, żebyśmy mieli obiektywne wyniki badań z pracy takich instalacji w warunkach rzeczywistych. Poza tym Forum Nowej Gospodarki było gospodarzem polsko-niemieckiej giełdy kooperacyjnej, a kwestie współpracy międzynarodowej, wymiany doświadczeń, dobrych i złych praktyk, polityki w kontekście stworzenia warunków do transformacji energetycznej kraju oraz postępu technologicznego w przemyśle odnawialnych źródeł energii przewijały się przy okazji pozostałych paneli. Sukces jest dlatego, że rozmawiamy o energetyce, ale nie rozmawiamy w kategoriach opisywania energetyki, tylko rozmawiamy o rozwiązaniach dla energetyki. Nie dziwi zatem dobry humor uczestników forum, którzy po zakończeniu części merytorycznej spotkania mogli wraz z licznie przybyłymi gośćmi przystąpić do jego rozrywkowej odsłony. Piknik kultury i nauki dał zwiedzającym możliwość zapoznania się z osiągnięciami naukowymi śląskich szkół, bliższego poznania z najnowszymi technologiami energooszczędnymi oraz wspólnej zabawy podczas wielu występów artystycznych. Piknik to jest przykład na to, że słowa wprawdzie uczą, ale to przykłady pociągają. Taki piknik, dzień otwarty naszego parku, to jest wciągnięcie tego naszego prosumenta w tą taką subtelną interakcję, żeby on nie bał się tych nowoczesnych technologii. Dowody na to, że imprezy promujące czyste źródła zasilania w niczym nie odstępują podobnym wydarzeniom, a swoją energią wręcz się przebijają, znajdowaliśmy u osób zgromadzonych wokół wydarzenia. Fajnie, więcej potrzebne jest takich imprez. Myślę, że szczególnie ci młodzi ludzie, którzy pokazują takie innowacyjne projekty,
warte są pokazywania i myślę, że może jakiś sponsorzy się przy okazji znajdą. Rzeczywiście, cieszyli się zarówno duzi, jak i mali. Jakie rzeczy najbardziej interesowały najmłodszych fanów energooszczędności? Byłeś na wszystkich atrakcjach? Tak. Która z nich najbardziej ci się podoba? Ósma edycja Forum Nowej Gospodarki pokazała, że nastał czas zmian, na których skorzystamy my wszyscy, jako społeczeństwo pobierające czystsze powietrze i żyjące w coraz korzystniejszych warunkach. Ta perspektywa jest już bardzo blisko.